Patrycja, Kliso, mamy z Wiktorią nietypową prośbę, opowiedz dowcip. O matko. Kiedyś to tu była, proszę państwa, królowa sucharów w tym programie. Ja królem sucharów nie chcę zostać. Ale pozdrawiam serdecznie Beatkę Salome, oczywiście. Wszystkiego dobrego dla Salomei jak najbardziej. Bardzo miła koleżanka, proszę państwa, tutaj z pracy. Była z państwem przez lata w programie, także należą jej się słowa uznania i szacunku. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o suchar, no nie wiem, czy nie spalę, bo takim wszedł suchar, który już kiedyś opowiadałem o tym, jak 10 zł chciało iść do nieba. Wam zaraz powiem, suchar. Tylko nie wiem, czy nie spalę, bo już dawno tego kawału nie opowiadałem nikomu, nigdzie. Ale dobrze. Chcecie dowcip, to będzie dowcip. Proszę państwa, 10 zł chciało iść do nieba. No i te 10 zł tak już się tam zbliża do bram, prawda, świętego Piotra i chce się tam dostać do nieba, żeby święty Piotr, który jest strażnikiem nieba, bram, przypuścił ten banknot 10-złotowy przez tę bramę, żeby to 10 zł mogło do nieba dotrzeć. Niestety święty Piotr jest nieugięty i mówi, że nie, to absolutnie cię nie wpuszczę, na pewno nie. Na to, proszę państwa, nagle znienacka kula się moneta dwuzłotowa. No i ta moneta dwuzłotowa, proszę państwa, podchodzi do tych nieba bram, święty Piotr mówi, jak najbardziej, proszę, proszę, dwójeczko, zapraszamy do nieba, oczywiście możesz wejść. To 10 zł dalej, takie w konsternacji, no dwójka weszła, no to nie wiadomo. Na to, proszę państwa, kula się moneta 5-złotowa. 5 zł się przykulało, proszę państwa, chce wejść do nieba bram. Święty Piotr, oczywiście, zapraszamy, dwójeczko, pewnie, proszę śmiało, piąteczko, wejdź już teraz tu do nieba. 10 zł dalej skonsternowane. No i znowu podchodzi do tego świętego Piotra, no bo nie chce przecież iść do piekła, to 10 zł. No i podchodzi znowu do świętego Piotra, no i się pyta, no ale do święty Piotr, do czemu nie mogę do nieba wejść? To 10 zł się pyta. A święty Piotr odpowiedział w bardzo prosty sposób. Dziesiąteczko, ja cię bardzo rzadko w kościele na tacy widywałem. No i temu nie wpuszczono, no bo jak do kościoła 10 zł nie przychodziło, proszę państwa, no to nie wpuścił święty Piotr do nieba. Ale to taki żart, proszę się nie obrażać, proszę państwa, to jest tylko kawał. Proszę się na mnie nie obrażać. A z łaciny, proszę państwa, persona non grata, no to ktoś niemile widziany. Witam na antenie, Krysa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę dobry wieczór. Proszę nie puszczać jakiejś muzyki, proszę panią i informacji. Ale proszę pani, jest pani teraz w studio na żywo na antenie. Witam na antenie, proszę imię. Proszę panią, już dzwonię czwarty raz. Proszę pani, Kriso się kłania, witam na antenie. Nie przekładacie tylko. Nie przekładamy, bo jest pani teraz w studio. Proszę panią, mówię pani, że dzwonię czwarty raz. No proszę pani, to proszę wobec tego posłuchać telewizji, bo słychać teraz pani głos na całą Polskę. Wszystko posłucham. Ja nie mam pieniędzy na, proszę panią, na wasze muzykę. Proszę pani, ale jest teraz pani na antenie. Czy ma pani pytanie do kart? Bardzo proszę, nie słyszę, żebym była na antenie. To niech pani teraz wypowie swoje imię i pani zaraz to usłyszy. Sława. I proszę słuchać. 29, proszę panią, 7:47. Proszę pani, ale czy ja wyglądam na panią? Proszę? Czy ja wyglądam na panią? Ja... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Miło mi. Pani Wiesławu, jesteśmy teraz na antenie. Proszę pani datę urodzenia. Halo? Halo, halo, no proszę mówić do telefonu. No, ja chcę być na antenie, proszę panią, dzwonię i mówię. Proszę pani, ale ja mam dla pani, ale chwileczkę, ja mam dla pani taką propozycję. Niech pani teraz głośno powie Wiesława. Wiesława. I słuchamy w telewizji. Uwaga. Zajęty jest teraz pan Kliso. Ale słyszała pani w telewizji swoje imię, czy nie? Nie słyszałam, bo proszę panią, mówi pan Kliso. To jeszcze raz. Niech pani powie Wiesława.
Wiesława. I słuchamy w telewizji. Uwaga. Wiesława. Słyszy pani w telewizji? Rozmawia z kimś teraz pan Krito. Rozmawiam z panią, pani Wiesławo. No to słucham pana. No to jak mam panią przekonać? Co mam zrobić, żeby pani uwierzyła, że ja teraz z panią rozmawiam? Ale ja chciałam rozmawiać z panem Krisem. To proszę pani, to niech mi pani da polecenie. Co ja mam zrobić, żeby pani uwierzyła, że jest pani w studio? No to w telewizji nie widzę, proszę pana, żeby... Proszę panią, żeby... No wiadomo, no, siebie pani nie zobaczy w telewizji, ale mnie pani widzi. Nie zobaczy, ale jak to rozmawiam z Krisem, a nie z... No ale rozmawia pani teraz ze mną, pani Wiesiu. Co mam zrobić? Którą ręką mam pomachać? Lewą czy prawą? Mnie jest obojętnie, proszę panią. No to ja teraz macham. To ja teraz macham do pani, pani Wiesławo, macham. Proszę? Macham do pani, niech pani szybko patrzy w telewizji. Dzień dobry, widzę pana. No nareszcie. Pani Wiesiu, data urodzenia. 29? Tak. 7? Tak. 1947. Tak, pani Wiesiu. I jakie ma pani pytanie do kart? Właśnie przekroczyłeś swój zaprogramowany limit kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie. Ojej. Właśnie te limity. Właśnie te limity. Zobaczcie. Pani Wiesława zmarnowała tyle pieniędzy. Po co? No po co? Szczegóły odnośnie regulaminu można znaleźć w telegazecie najbardziej słonecznej stacji, czyli Polsatu, na stronie 441. No dobrze, 20 minut wystartowało tym samym. A, drodzy państwo, zapraszam serdecznie tutaj na wróżbę. Coś tam czerwonego widzę, że jest w rogu i nie wiem, co to jest, ale to jest chyba taki obrus, nie mój, no nieistotne. Drodzy państwo, zapraszam serdecznie. Mam tutaj dla was karty tarota, mam karty runiczne, mam tutaj dla was umiejętności numerologiczne, astrologiczne. Tak więc jestem w stanie wam bardzo dokładnie odpowiedzieć na pytania. A to stolik, który właśnie znika z rogu. Widzicie państwo, jaka magia w programie na żywo grzeje. Dobra, drodzy widzowie, serdecznie zapraszam, ponieważ dzisiejszy program jest programem trzyczęściowym, a zatem... Reżyserze, widać ci głowę. A zatem, drodzy państwo, macie pewność, że program jest emitowany na żywo. Dobrze, jeżeli ktoś chce tutaj zadać pytanie, jeżeli ktoś chce zadzwonić do studia, zapytać, co przyniesie... Budzimy się, drodzy państwo, i jest telefon. Witam serdecznie, Kriso. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pomyłka. Nie pomyłka. Halo, halo. To ja odebrałem, Kriso. Witam serdecznie. Nie róbcie mi tego, kochani, bo jak się rozłączacie po zadzwonieniu do studia, to tak jakbym ja dostał w twarz. No, ale pan wydawca mówi, że to było dziecko. Dzieciaki, jutro do szkoły, no chyba, że ferie może już się zaczęły, nie wiem. Czekamy, 708-770-780 i ktoś wybrał numer. Witam pięknie na antenie, Kryso, dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Jestem pana fanką, panie Kryso, dobrze, że się do pana dodzwoniłam. Cieszę się, a z kim mam przyjemność? Mam na imię Hania. Tak. Pani Haniu, data urodzenia. 18.07.1946. Czyli jestem już babcią. I tak. Chciałabym się dowiedzieć, panie tak. Krzysie, czy tak. jeszcze w tym roku czeka mnie jakiś partner na jesień życia, czy już jest przejebany? Pani Haniu, no dobrze, już będę sprawdzał. A czymże sobie zasłużyłem na to, że jest pani moją fanką? Czymże sobie zasłużyłem? O, już nie mamy pani Hani, szkoda. Chciałem się tutaj na chwilę tak rozpłynąć w rozkoszy miłych słów od pani Hani. Dobrze, dobrze. Pozwoli pani Haniu, że ja tego pytania nie powtórzę dosłownie, bo nie wypada. Ale zapytajmy, czy jeszcze się pojawi partner na jesień życia, czy już jest
przekichane, tak to nazwijmy, dobrze? W telewizji. Czy już jest przekichane? Już patrzymy. Fajny telefon, lubię. Co prawda, wiecie państwo, nie należy używać wulgarnych określeń na antenie, ale to było bardzo pozytywne jednak. A póki co, czy będzie telefon? No właśnie, witam serdecznie, Krista, dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę imię. Halo. No słucham, jesteśmy w programie, proszę podać imię. Co? Coś tam poszeptała mi ta osoba. Usłyszę imię głośno i wyraźnie, czy nie? Pan jest pedałem. A to jest pytanie... To jest pytanie o ciebie? Na początek, wiecie państwo, trzeba się przedstawiać. No jeżeli tak ma na imię ta osoba... Robert Górnicki, witam. Kto się do mnie dzwonił? Zadzwoniłam się do pana, ja. Wiem, to miło mi. Z kim mam przyjemność? Co mnie czeka w przyszłości? A przyszłość albo to jest całe nie, życie, konkretnie. Nie, konkretnie? Mhm. Jest pan z Lubitą? Okej, okay. To niech pan mi powie, jak ja żyję teraz. Jeszcze raz? Co mnie... Jak ja żyję teraz? Co mnie spotyka teraz? Jak co? Nie rozumiem pan? Panią. Co mnie spotyka teraz? Jak ja żyję teraz? Jest pan jasno widzę z Lubitą? Jak pani pan się powie? Nazywa? Jak a pani pan ma nie na wie, pan robi to? Pan nie wie? Nie. Niech pan zgaduje, do trzech. Ja płacę za tę rozmowę. Raz, dwa, trzy, pani kończy, dobranoc. Drodzy pani, niech pani skoczy na strzelnicę, pani by strzelała do trzech. Ja jestem tarocistą, nie jestem jasnowidzem. Żaden jasnowidz pani nie poda imienia, jestem tarocistą. Czyli pani mi zadaje konkretne pytania, ja konkretnie odpowiadam. A postrzelać może pani na strzelnicy. Linia wolna, zapraszam, drodzy państwo. Dobrze, przychodzę. Państwa, ale ze śmiechu to jeszcze nie wróżymy. Ja wracam do tego mojego pięknego SMS-a. Panią proszę o kolejny telefon, tylko proszę nie rozśmieszać tej pani. Tutaj, czy będziemy... Witam was kochani bardzo serdecznie, bardzo ciepło, właściwie o poranku w poniedziałek, o takim bardzo wczesnym poranku. Ja nazywam się Kriso i bardzo się cieszę, jeżeli jesteście przed telewizorami. Oczywiście na początek przypomnę wam, jakie zasady obowiązują w naszym programie. W tajemnicach losu mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. Do programu może się dzwonić pod wskazane na dole ekranu numery, zarówno w czasie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. Płacisz za każdą minutę połączenia. Jeśli zadzwonisz do nas w trakcie trwania programu, możesz zostać połączony.
Drodzy Państwo, zobaczyliście karty, z których będziemy dzisiaj wróżyć. Teraz przejdę do regulaminu. Drodzy Państwo, tak, już wszystko jest okej, tak? Dobrze. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie Tajemnice Losu. Rozpoczynamy dzisiaj program dosyć późno jak na Tajemnice Losu, słuchajcie, no bo w pół do trzeciej mamy na zegarach, ale mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie i że jeszcze jesteście, a ja się pojawiam i znikam. Jak Państwo widzicie, macie dowód, że program jest na żywo i różne rzeczy w programie się dzieją, a program jest programem magicznym, tak więc różne rzeczy się tutaj wydarzyć mogą. Drodzy Państwo, Tajemnice Losu... I witam serdecznie na antenie. Krysa, dobry wieczór. O, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam, proszę imię. Ojej, najprzystojniejszy wróż, witam. O, Matko Święta. No. Najmilsza telewicka dzwoni, jak ma pani na imię? Tak, i z Facebooka do tego. Ojej. Witam serdecznie, wreszcie się dodzwoniłam. Ale kto telefonuje? Mariola. Pani Mariola. Pani Mariola, z Facebooka pani mówi, że pani... To chyba kojarzę pani Mariolko, chyba wiem. Chyba wiem, tak. Pozdrawiam już teraz serdecznie. Pani Mariolko, data urodzenia. 11.10.55. Tak. I proszę bardzo, pani Mariolu, jakie jest pytanie? Więc tak, wie pan co? Przede wszystkim finanse. Tak. Zdrówko. Tak. No i co jeszcze? I tak ogólnie może ten rok cały. Dobra, pani Mariolko. Zobaczymy jeszcze tak ogólnie cały rok. No w takim razie z mojej strony to jest wszystko. Można się rozłączyć, słuchać w telewizji. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Najprzystojniejszy nasz No pani Mariolu, no nie wiem. No kurczę, zaraz się tu zaczerwienię. Przez panią, ale dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za takie miłe słowa tutaj w środku nocy. Naprawdę miło jest usłyszeć komplement. Już zobaczymy dla pani Marioli w takim razie. Finanse, zdrówko. Rozpocznijmy od zdrówka, pani Mariolko, dobra? Bo zdrówko jest chyba najważniejsze. No chyba... Chyba nawet nie ma co tego chyba dawać, bo to jest całą pewnością. Nie, zacznijmy od zdrówka. Pani Mariola, 11 października 55. A kolejna osoba oczywiście już teraz może telefonować, szanowni państwo, ponieważ linia jest znowu wolna, więc jeżeli ktoś jest chętny, numer macie na stole. 708-770-780, zapraszam. Już patrzymy tutaj, pani Mariolko, na zdróweczko. Pani Mariolko, wie pani co? Sprawy kobiece proszę pilnować sobie. Dolne sprawy kobiece, górne sprawy kobiece. Dobrze by było sobie badać regularnie, no zwłaszcza te dolne. Wie pani, lubią być tam jakieś stany zapalne lekkie, także proszę tego nie bagatelizować. Karty też pokazują, żeby wątroba. Wątroba tutaj powinna być przez panią bardziej taka dopieszczona, jeżeli chodzi o zioła na wątrobę, czy jeżeli chodzi o regenerację wątroby, z tego względu, że troszeczkę ten narząd pokazuje się zużyty, tak? Więc proszę też unikać tłustego jedzenia, smażonego, bo to na pewno jest dla pani ciężkostrawne i też mogą się pojawiać dolegliwości trawienne z tego tytułu. Karty pokazują jednocześnie, żeby była pani bardziej teraz ostrożna w okresie kwietnia, ponieważ obniżenie tak odporności się mi zaznacza. Może być tendencja do złapania infekcji zapalnej, jakiegoś przeziębienia, jakiegoś takiego, no nie groźnego, ale jednak dokuczliwego choróbska. Także dobrze by było postarać się wzmocnić odporność, najlepiej poprzez naturalne metody. No i odporność najskuteczniej wzmacnia, szanowni państwo, zadbanie o florę bakteryjną jelit, tak? Czyli albo probiotyki, albo jogurty, dużo właśnie takich... dużo takich właśnie. Czasem, wiecie państwo, jogurty naturalne można...